teraz pozwolić, bo myślę, że jest to najbardziej sensowny na ten moment. Przecież taki koncert nie mógł powstać samodzielnie. Potrzebni byli organizatorzy, i to wspaniali, oraz sponsorzy. A byli nimi ksiądz rektor Wojciech Pietrzak, ksiądz dyrektor Stefan Tusza, ksiądz proboszcz Stanisław Rękawek, Ludmiła i Jan Faronowie, AB Architektura i Budownictwo, Halina Owczarzak, Jerzy Karstecki, Paul Kahr, Grażyna Brocka, Kompensa S.A., Mieczysław Jóźwiak, Merkury Net, Zenon Brocki, Krystyna Panowicz, Stanisław Tłoczek, Zbigniew Tyliński i Aleksander Hoffman. Na tej liście. Jest jeszcze jedno nazwisko, księdza prowincjała Wiesława Gławka. I właśnie księdza prowincjała chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu. Okazją do dzisiejszego koncertu, myślę tak wspaniałego, jest złoty jubileusz naszej parafii. A słowie jubileusz zawiera się na pewno jedno pojęcie radość. Radość i wdzięczność za to, co stało się, co się dokonało, za osiągnięcia, a z tym związane jest koniecznie następne pojęcie wdzięczność. Dlatego dzisiejszy jubileusz składa się z dwóch części. Najpierw składaliśmy Bogu chwałę i wdzięczność wyrażali poprzez liturgię mszy świętej, której celebrował ksiądz metropolita poznański, arcybiskup Juliusz Pański. Ale czy można było lepiej wyrazić radość i wdzięczność, aniżeli słuchając tej wspaniałej muzyki i chóru, pieśni, kiedy w pierwszej części kantata di barocco cieszyliśmy się, że mamy dom Boży. I polecaliśmy Bogu wszystkich, którzy w tym domu będą się modlić, będą w potrzebie, będą się do nich cieszyć. A druga część koncertu, msza święta koronacyjna Mozarta, to jeden wielki hymn do Boga. Chwała na wysokości Bogu, święty, podszytość święty Bóg i wreszcie wspaniałe wołanie wykonane przez naszych solistów Baranku Boży. Oddasz nas pokoju. Dlatego chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tego koncertu, ale najlepsze gratulacje złożyć połączonym chórom, chórowi Paloti i Zmartwychwstanie, orkiestrze komendant, naszym solistom, a przede wszystkim człowiekowi, bez którego ten koncert by się nie odbył. Panu dyrygentowi, maestro Szymonowi. O, teraz. Przy tej parafii jest chór Paloty. Co potrafi, Państwo słyszeliście sami. I myślę, że przy tej okazji chciałbym życzyć
panu dyrygentowi Kurowi i również orkiestrze, która od niedawna istnieje. Sukcesu, rozwoju wspaniałego i żeby w dalszym ciągu, tak w naszej parafii, jak i gdziekolwiek pojadą, swoją pieśnią, swoją muzyką przynosili radość, głosząc chwałę Boga, że jest Panem czasu i historii. Co prawda, prowadzący ten koncert patrzył w wymowie na pana prezydenta miasta Poznania, mówiąc, że może chór narodowy i orkiestra, zwłaszcza jakieś miejsce bardziej stabilne, ale to już jest następna sprawa, ja tylko przyłączam się tak przy okazji. Naszego koncertu zadowoli absolutnie wszystkich, ponieważ jest to utwór niebywałej potęgi, prawdy, światła, ciepła i sztuki. Alleluja z Mesjasza Hendla. Thank you.
razem z Państwem mogą być świadkiem czegoś niezwykłego. A myślę, że taka atmosfera niezwykłości towarzyszyła tego wieczoru nam wszystkim. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dobranoc. Roku.